jesteśmy uradowani, że pan prezydent po ciężkiej i trudnej kampanii wyborczej uzyskał taki wynik, który jest lepszy o niemalże 2 miliony głosów niż to miało miejsce 5 lat temu, jak również to, że wynik pokazywał, jak wielkie zaangażowanie pana prezydenta było w kampanię wyborczą. Jesteśmy uradowani i z tego, że pan prezydent jest zwycięzcą w województwie świętokrzyskim, a tym bardziej jesteśmy uradowani, że w powiecie ostrowieckim, w Ostrowcu Świętokrzyskim, pan prezydent jest zwycięzcą w wszystkich gminach, łącznie z gminą Ostrowiec. To nas niezwykle cieszy przy bardzo dobrej frekwencji. Chcieliśmy podziękować mieszkańcom Ostrowca, powiatu ostrowieckiego za to, że przede wszystkim poszli do wyborów. Nasi mieszkańcy dali w ten sposób wyraz tego, że angażują się w sprawy publiczne, sprawy, które są w obszarze zainteresowań każdego dorosłego, świadomego obywatela, mieszkańca miasta, wioski, całego powiatu ostrowieckiego. Chcemy też szczególnie podziękować tym, którzy oddali głosy na pana prezydenta. Ten wynik i z pierwszej tury, i z drugiej tury jest wynikiem bardzo dobrym i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za to, że obserwowaliśmy w czasie tej trudnej kampanii bardzo duże zainteresowanie nie tylko naszych członków Prawa i Sprawiedliwości, działaczy z terenu miasta, powiatu i szerzej tej części województwa świętokrzyskiego, ale i też ogromną rzeszę sympatyków. I za tą sympatię, za tą życzliwość, za to, że wielu wolontariuszy przychodziło do naszych biur pana posła Andrzeja Kryja i do mojego, aby pomóc, aby rozkleić baner, aby plakat zainstalować, aby roznieść gazetkę czy ulotkę. Jesteśmy wszystkim tym wolontariuszom, naszym sympatykom, członkom Prawa i Sprawiedliwości, którzy bardzo aktywnie pracowali w czasie kampanii, za to bardzo, bardzo wdzięczni. I myślę, że nasza bliskość będzie dalej trwała. Dał, myślę, że temu wyraz wczoraj w czasie wieczoru wyborczego w Pułtusku pan prezydent Andrzej Duda, zwracając się do swoich zwolenników, ale i do konkurentów Rafała Trzaskowskiego, dziękując im za uczestnictwo w wyborach, za to, że taka była ogromna aktywność ludzi. Co do poziomu, nie chcę się wypowiadać, jest to dzień radości, szczególnie poziomu pewnych działań politycznych, nieetycznych, hejtowych. Dzisiaj mamy dzień radości i tą radością chcieliśmy się z Państwem podzielić i cieszyć się z tego, że pan prezydent Andrzej Duda w Ostrowcu, we wszystkich gminach powiatu ostrowieckiego, w całym powiecie ostrowieckim jest zwycięzcą, tak jak zwycięzcą